Chciałbym się już stąd wydostać. Robię, co mogę. Wyciągnijcie to ze mnie. Tylko spokojnie. Już niedługo. Boli. Przyj najmocniej jak potrafisz. I po bólu. Jaka ona śliczna. Będziesz miała wspaniałe życie. Faktycznie urocza, ale chyba słabnie. Szybko, na pogotowie. Gdzie moja córeczka? Masz na uspokojenie. Dzięki. Dobra dziewczynka. Pomocy. Słucham. Potrafisz leczyć psy? Jestem troszkę zajęta, ale w sumie... Zapraszam się później. Pokaż futerkowego pacjenta. Dopiero co się urodziła. Niech no się przyjrze. Śliczny nosek. Już rozumiem. Szybko. Połóż ją tutaj. Pospiesz się. Trochę to potrwa, bo jest sporo do zrobienia. To stresująca robota. Jaka wielka strzykawa. Nie mogę na to patrzeć. Okej. Narzędzie gotowe. Elektrowstrząs. Nic jej nie będzie. Jak pani sądzi? Wygląda na szczęśliwą, prawda? Czy to jej oddech? Wszystko będzie dobrze, kochanie. Najgorsze za dziewczynka. Nami. Słyszysz, mała? Wszystko będzie dobrze. Moja księżniczka. O rany! Co ty robisz? Co u licha? Pić mi się chce. Chcesz trochę? Miałaś ciężki dzień. Przyjmować dwa razy dziennie. Dziękuję. Chodźmy do domu. Dziękuję. Dziękuję pani. Czuję się świetnie. Mogę się załatwić? Nie ma za co. Pa. Co za dzień. A co z moim zębem? Oto twój nowy dom. Wow, jesteśmy nadziani. Co tam masz? Luna? To nasz nowy szczeniak. Przygarnęłaś psa? Dawno, dawno temu był sobie szczeniak. Był brązowy i kudłaty. To nie dziecko, Luna. Serio? Co ty wyrabiasz? Jedziemy na przejażdżkę. Szybciej, szybciej. Odbiło jej. To tylko pies. Co teraz? Hej, łaskoczę. Naruszenie przestrzeni osobistej. O, po prostu cię lubi. Tak jak myślałem. Twój piesek śmierdzi. Masz rację. Powinniśmy ją wyczyścić. Gotowa? No nie wiem. A może perfumy, co? Moje oczy. To był błąd. Mam lepszy pomysł. To taki psi masaż. Widzisz? O tak, tego potrzebowałem. Nie przestawaj. Tak. Chcesz być następny? A teraz coś mniej przyjemnego. Trzeba ci porządnie wyczyścić łóżka. Wystarczy. Hej, całkiem straszne. Poproszę więcej. Tuj, no wiesz co? Nie bądź niegrzeczny. Włóż tu łapki. Łapki też muszą być czyściutkie. Łapiesz? Jeszcze tylko pomasuję ci główkę. Milutko, prawda? O, tak. Troszkę bardziej na lewo. Chyba się zdenę. Wyglądasz na zrelaksowaną. Timmy? Za minutkę. No co, może być też dla ludzi. Nie wiesz, co tracisz. Co za śmieszny kociak. Niesamowite. Jak dobrze być w domu. Czuję coś dziwnego w kapciach. O nie, pies zostawił mi niespodziankę. Nieładnie. Iwi! Siemka! Iwi, co to ma znaczyć? He? To niedopuszczalne. Nie denerwuj się. Niegrzeczny pies. Już mnie nie lubisz? O, jesteś zbyt słodziutka. Nie mogę się na ciebie gniewać. W porządku, zapomnijmy o tym. Mam pomysł. Co to, mini piaskownica? To twoja nowa łazienka. No dalej, siusiu, no dalej. Siusiu, dokąd lecisz? Chwileczkę. Może nauczy się na przykładzie. Kubka. Ma swoje miejsce. O, tutaj, rozumiesz? Nic z tego. Co tu się dzieje? W ten sposób. Luna? Nawet nie chcę wiedzieć. Uczę Iwi na przykładzie. Jest całkiem sprytna. Chodź, bo się spóźnimy. Ale jestem taki zmęczony. No już, musimy iść. Chwileczkę. A co z Iwi? Gdzie idziecie? Nie mogę jej tak zostawić.
użyjemy tego. Wow, co to? Nagrywa? Załóżmy to na Iwi. Dobra, dziewczynka. Dobra, a teraz musimy lecieć. Pa, Iwi. Jestem sama w domu? Co by tu przerzuć? Co to takiego? Rośliny powinny być na ziemi. Więcej ładnych listków. Kot! Złaź stamtąd. Idziesz ze mną. Znowu ta piaskownica. Nieważne. Dużo fajniej kubka się w kapciach. Misja zakończona sukcesem. Co dalej? Dawno nie sprawdzałam poczty. Latający pies? Czego to ludzie nie wymyślą? Zobaczmy. To ja. Nieźle się prezentuję. Jesteśmy w domu. Iwi, sprawdźmy główny dowód. Nie mogę w to uwierzyć. Całkowita dewastacja. Wystarczy. Musimy coś zrobić. Gdzie ona się podziała? Nie złapiecie mnie! Łobuziara! Pokój wygląda jak po tornadzie. Musimy posprzątać. Słodka, kochana Iwi. Luna, zobacz. Co? Nowy trend na TikToku. Może też spróbujemy? No jasne. Iwi potrzebuje specjalnego stroju. Naprawdę? Spójrzcie na naszą małą myszkę. Pieskie życie? Niezupełnie. Dwie nastolatki i pies ze szturmem zdobywają internet. TikToka szalał na punkcie nowego uroczego zwierzaka. Jedyne, co możemy powiedzieć, to ten piesek jest najsłodszy. Więcej Iwi! Niesamowite. Hej, co jesz? Czekoladowy batonik? Iwi, nie wolno. Napij się mleka. To dla ciebie dużo zdrowsze. A to co? Prawie się udało. Już wiem. Powinnaś pić mleko. Może w ten sposób cię zachęcę. Co ty na to? Czas na jedzenie, Iwi. Niezłe. Zupełnie jak od mamy. Kto wypił całe mleko? Powinnam się była domyślić. Chcesz trochę płatku? Nie, dziękuję. Dobra, dziewczynka. No pewnie. Wieczór filmowy to świetny pomysł. Co? Mężczyzna odnalazł na TikToku swojego zaginionego psa. Czy to możliwe, że... Proszę opowiedzieć, co się stało. Mój kochany piesek, ona jest wszystkim, co mam. Pomóżcie mi odzyskać mojego najlepszego przyjaciela. Jeśli posiadacie informacje w tej sprawie, prosimy o kontakt na poniższy numer. O, rety. Niedobrze. To nasz pies! Czemu nie jesteście smutni? Powinniśmy ją oddać. Nigdy. Musimy. Zadzwonię. Ale to moja najlepsza przyjaciółka. Otwierać. Jest tutaj? Tak szybko? Nie. Weź się w garść. Tak, słucham. Jestem tu po mojego psa. Czyżby? Coś tu ciemnowo. Słyszałem, że macie mojego psa. Tak, przepraszamy. Nic się nie stało. Mogę? Okej. Musisz okazywać jej szacunek i miłość. Będziemy cię zawsze kochać, Iwi. Okej, to ja już ją zabiorę. Dziękuję. Do zobaczenia. Do widzenia. Najsmutniejszy dzień w życiu. Chyba się położę. Czym jest życie bez naszego pieska? Wiem. Chwileczkę. To Iwi. Mam nadzieję, że to dotrze do mojej mamy. Gotowo? Teraz należysz do mnie. Uczynisz mnie bardzo popularnym. A teraz zrób coś słodkiego. No dalej, zrób coś. Timmy, mam plan. Wstawaj, idziemy. Głupi pies. To co? Słucham. Wygrał pan na loterii główną nagrodę. Naprawdę? Tak jest. Wystarczy, że podpisze pan tutaj. Jasne. Nie martw się, Iwi. Wrócisz do domu. Jeszcze w tym miejscu. Dobra. Trzymaj się mocno, mała. Udało się. Ponownie gratuluję i żegnam. Jak to stada pieniądze? Dziwne. Uśmiechnij się. Gdzie się podział pies? Myśleliśmy, że cię straciliśmy. Uratowaliście mnie. To był niedobry człowiek. Dobra, idziemy na spacerek. Ups, fuj. W porządku. O nie, wyczuwam kłopoty. Nie!
Przepraszam. Mało brakowało. Posprzątajmy to. Wyciągam woreczek stąd. I wkładam go do środka. To jak jedna z tych drapieżnych książek z Harry'ego Pottera. To bardzo proste. Teraz tylko znaleźć kosz na śmieci. Nie lubię wracać po ciemku. Muszę się pospieszyć, zanim pojawią się dementorzy. Wreszcie. Za ciemno tu. Chwileczkę. Niech stanie się światłość. Fajowe, co? Mój pies zwykle służy za przewodnika, ale taka smycz też pomaga. Tutaj upadł. Tak, znalazłam. Przestraszyłeś mnie, kolego. Wejdźmy do środka. Okej, jesteśmy w domu. I jesteś wolny. Idź się pobawić. W końcu mogę trochę odpocząć. Chyba ktoś ma brudne łapki. Ciekawe kto. Kto by się spodziewał? Ojda. Czas na sprzątanie. Do roboty. To gadżet specjalnie dla ciebie. Podaj łapę. Wyczyści ci łapki. Nie bój się, nic ci nie stanie. I jak działa? No proszę. Czyściutkie. A to co znowu? Chyba liniejesz, stary. Muszę cię wyszczotkować. Na to też mam przydatny gadżet. Wystarczy kilka pociągnięć i sierść ładnie schodzi. Zobacz, ile sierści zrzuciłeś. Wyczyszczę też samą szczotkę. Auć! Można się popchnąć. O, patrz! Ma specjalną funkcję. Naciskam i bezpiecznie zbieram włosy. Doskonale! Kto jest grzecznym pieskiem? No, powiedzisz, że ja. A teraz masaż. Jestem w siódmym psim niebie. Hej, się co pobawić. Jest? Co tam leży pod meblem? Muszę zdobyć tę piłeczkę. Co? Daj zobaczyć. Mam! Tak. Tego szukałeś? Hej, aport! Pewnie znowu się tam wturla. To tylko kwestia czasu. Więc zróbmy coś z tym. Znaczy się, uwaga, leci. Aha! Chcesz się pobawić? A jak sądzisz? No pewnie, że tak. Mam coś dla ciebie. Potrzebny jest tylko arkusz tektury. No i oczywiście pisak. Chyba już widzisz, co to za gra. Ja pierwsza. Teraz moja kolej. No proszę, jaki mądry. Kółko na środku. Ten kwadracik wygląda smakowicie. Taki masz plan. Postawię kółko tutaj. Chyba nie dałaś mi wygrać, co? Wow, dobra robota. Jesteś zwycięzcą, zasługujesz na medal. A teraz chodźmy po więcej gadżetów. Może tym razem bez niespodziewanych wypadków. Aha, jesteś moim młodszym bratem, rozumiesz? Chodź. Stać! To kto? To mój młodszy brat. Gdzie moje okulary? Idź. Zobaczmy. Hej, wy! Wynocha! Dobry piesek. Okej, Daisy. Plan B. Znowu ty? Mam cię. Okej. Papa, Daisy. Nie na mojej warcie. Daisy, udało się. Co? Pachnie mi tu psem. Nie, udało się dostać do środka. Do środka. Widziałem cię z psem. Gdzie on jest? To na mnie nie podziała. Lubisz psy. Uwielbiasz psy.
Co ja narobiłem? Co się dzieje? Nie Co to jest? Tutaj nie wolno wpuszczać psów. Okej, idziemy. Okej, tylko nie gryź. Dobrze, dzisiaj będziemy omawiać ryby. O? Pachnie mi tu psem. O? Co to? To mój kostium na konkurs taneczny. To pokaż go. Otwieraj torbę. Pokaż, co jest w środku. Jasne. Pora ci pomóc. Och, och, czy to na pewno twoje? Ja gram Julię. O, Romeo. Przestań, marsz do klasy. Czekaj. Skanowanie. Co to jest? Och. Oczywiście, może pani sprawdzić. Och, podejrzane. Lunchbox babci. Powodzenia, Daisy. Połóżmy to tutaj. Lala książki. Chodź, Daisy. Co my tu mamy? Lala książki. Wygląda w porządku, możesz iść. Dobra robota, piesku. O, na pewno nie. Tak. Och, okej. Dziwne. A gdzie Daisy? Przyniosłem te książki. Nieważne. Przygotujcie się na sprawdzian. Ups. Hej, Chris, potrzebujesz pomocy? Chodź. Tak, dobrze. Nauczyciele! Co ona tak krzyczy? Zauważy przecież psa. Dzisiaj mam lepszy plan. Puk, puk. Chodź. Dobra robota. Zobaczmy, jak nam teraz pójdzie. Jason, masz pożyczyć długopis? Nie wyczuwam żadnych psów. Ach, no dobrze, strona 45. Piekarnia dla psów. Dla ludzi. Jedzenie wyłącznie na przerwie. Daisy, chodź, chodź, chodź. Tędy. Usiądę tu. Okej. Co się tu dzieje? Jestem trochę głodny. Okej, poczęstuj się. Najlepsze ciastka dla ludzi. Piekarnia dla psów. Och, okej.
Masz, Daisy. Chyba jednak nie dzisiaj. Co? Hej, piesku. Bezdomne zwierzęta. Bezdomne zwierzęta? Biegnij! Zamknięte? To powinno pomóc. Daisy, bądź cicho. Co to za dziwne odgłosy? Jest trochę popsute. Okej. Spokojnie, Daisy. Hej, Daisy, co ty robisz? Hej, hej. O, rany. Daisy, następnym razem bądź grzeczna. Co to jest? Rzucam tę robotę. Dobry piesek, Daisy. Ktoś tu oszukuje. Mam przeczucie, że coś tu jest nie tak. Wow, dokąd one prowadzą? Co pani tu wyprawia? Tylko wiązałam sznurowadła. Nieważne. Plan B. Teraz cię dorwę. Tak, super. Co my tu mamy? Tak, super. Usuń. Co? Pan Peterson? To nie jest pies. Czy ktoś tu w ogóle pracuje? Mam was! Proszę, bądź cicho! Wiedziałam! Zabieraj stąd tego psa! Chodź, Daisy. Ach, dobra robota! Szybciej, szybciej! Pospiesz się! Pospiesz się! Zostajecie po lekcji! To dlatego ten pies tak szczekał! Chris! Przepraszam, myliłam się co do twojego psa! Będzie naszym szeryfem! Pies policyjny! Owsik! Wygrałem! Dobry piesek! Owsik! Tata nie może nas zobaczyć. Jesteś gotowa, Sara? Chodźmy! Moje okulary. Nie lubię psów. To tylko zabawka. Zabawka, zabawka. Było blisko. Gdzie ona jest? Hej, gdzie się podziała?
Ej, udało się. Chodźmy do mojego pokoju. Co to za zapach? Grzeczna dziewczynka. Muszę cię gdzieś schować. Cześć, tato. Co się dzieje, tato? Lili, dumyj stopy. Co? Damy radę do jutra. To ciebie powinnam umyć. Zobaczmy, co tu mamy. Sara, jesteś gotowa? Lili! Tato, myję włosy. Daj mi 5 minut, tylko 5 minut. Już wiem. Lili! Tato? Hej! Ale jesteś ciężka. Dla prawdziwych mężczyzn. Och, dobrze, że cię znalazłam. Co ci się stało, Sara? Okej, zamówmy jedzenie dla piesków. Kurier przyjdzie jutro o 9:00. Dzień dobry, tato. Gdzie są moje buty? Nie wiem. Co ty robisz? Przestań, oddaj mi to. Dzięki. Lili, gdzie mój krawat? Dziękuję. Twój krawat jest tutaj. Wszędzie zostawiasz swoje rzeczy. Lili, a moja marynarka gdzie jest? Włosy mi tak wypadają ze stresu. Dostawa psiej karmy? Ale my nie mamy psa. Tylko takiego pluszowego. Przepraszamy. Karma dla psów, serio? To tylko zabawka. Czekaj! Mam nadzieję, że tata jeszcze nie wrócił. Hej, chodź tu. O tak. Gdzie mogę to schować? Idealnie. Chcesz iść na spacer? Idziemy. O nie! Chyba będę musiała znaleźć dla Sary nowy dom. Te płatki z promocji mają dziwny smak, ale mi smakują.